Centrum Medycznego Diagnostycznego, inwestora i firmy, która prowadzi tutaj działalność. Bardzo mi miło i chciałbym teraz Państwa wszystkich serdecznie powitać. Za chwilę przeczytam listę gości, którzy nas zaszczycili swoją obecnością. Tak dla porządku, myślę, że brawa zostawimy na koniec przeczytanej listy. Joannę Murawską. Joannę Murawską. To mega do góry, żeby się nie żało. Proszę nie pokażę. Panią Ewę Nikulską. I panią Helenę Strzelę. Bardzo serdecznie witam. Wszyscy pozostali pracownicy. Państwa również serdecznie pozdrawiają. Z różnych powodów nie mogli być obecni na dzisiejszym otwarciu. I teraz... Brawa jest, tak jest. Również witam przedstawicieli firmy, zarządu firmy Centrum, pana Bogdana Kowalczyka, członka Rady Nadzorczej. Jeszcze nie dojechał. Pana wiceprezesa Artura Pisaczyka, który jest w drodze, to jedzie na pewno. Z Warszawy? Siedlec. O, to może jeszcze gorzej. Nie. Lepiej? Pana Michała Żuka, który odpowiada za inwestycje w firmie. Panią zastępcę naczelnej pielęgniarki, panią Katarzynę Rubnikowicz. Panią Monikę Jastrzębską. PR w firmie. Panią Agnieszkę Walczuk, sekretarz zarządu. Pana Damiana Haciaka i panią Joannę Klepacką, której dzisiaj nie gościmy, a która tutaj wdrażała tą przychodnię, także serdecznie również witamy. Drodzy Państwo, myślę, że już chyba wszystkich powitałem, bardzo mi miło. I teraz przekażę głos panu wójtowi, a później, jeśli pan wójt pozwoli, powiem kilka słów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dla mnie to jest szczególny dzień, bo ta przychodnia powstawała tak naprawdę na początku to tylko w marzeniach. Ja nie sądziłem, że to się kiedykolwiek może udać, a te marzenia rozpoczęliśmy tak naprawdę w poprzedniej kadencji, kiedy to dobrze jest mieć gdzie podejrzeć pewne dobre praktyki. Ja miałem to szczęście, że wokół mnie byli już sprawdzeni samorządowcy, od których mogłem się uczyć i na taką jedną wycieczkę wybraliśmy się do gminy Stoczek. Znaczy, jest tu z nami wójt. I pokazał właśnie, to chyba na wszystkich radnych zrobiło to wrażenie, że tam już była prywatna opieka, prywatny ośrodek i to wszystko tak pięknie wyglądało, tak fajnie funkcjonowało, że no zaczęliśmy marzyć, że może i u nas ktoś by kiedyś chciał coś takiego zrobić. No i pewnego pięknego dnia pojawił się tutaj wiceprezes zarządu, pan Artur Prusaczyk, z taką propozycją, żebyśmy wspólnie wystartowali w konkursie Zdrowa Gmina. I od tego się zaczęło. Zdobyliśmy drugie miejsce w kraju. Tak naprawdę wygraliśmy ten konkurs. Z trudnych przyczyn zajęliśmy drugie miejsce, ale my wygraliśmy ten konkurs, żeby było jasne. Ale to bo byliście zdrowi, czy... Przebadaliśmy najwięcej mieszkańców. A tutaj u sołtysa z Rudy Czernik to nawet 100% przebadanych kobiet było. To za sobie zasługa. No, ale to sobie zbadał, wszyscy badamy. My robiliśmy za naganiaczy. Ale jest efekt. W każdym bądź razie przebadano 78% kobiet z terenu naszej gminy i dostaliśmy wyróżnienie pod tym względem. No, najlepszy wynik w kraju, chyba ja nie wiem, czy ktoś nas zdoła pobić. No i tak się zaczęło. Ta nasza współpraca od tego momentu rozkwitła, bo Dobrze nam było ze sobą, dobrze się rozmawiało i rzuciłem temat, może byście tutaj u nas spróbowali. Może nie jesteśmy za wielką gminą, nie mamy za wielu mieszkańców, ale zobaczycie, że to wszystko wam się uda, bo tu są fajni, życzliwi ludzie. No i zaryzykowali. I za to ryzyko, panie prezesie, chciałem serdecznie podziękować, bo naprawdę udało się stworzyć coś wspaniałego i myślę, że to będzie służyło wiele, wiele lat, a wy swoją pracą i takim zaangażowaniem i sposobem w pewnym sensie też na biznes. Pokazujecie, że służba zdrowia może zarabiać i może naprawdę być porządnie pełnić swoje tutaj powinności wobec mieszkańców. Dlatego jeszcze raz serdecznie dzięki, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja powiem tak. Prowadzę tą firmę od 20 lat, prawie 19 dokładnie. I zawsze, w każdym momencie moim celem jako lekarza było to, żeby pacjenci, którymi się opiekujemy, mieli to zrobione jak najlepiej. Żeby pacjent jest na pierwszym miejscu. Dlatego też nie można tu mówić czysto o biznesie, można tu mówić o opiece.
I tak sobie to chcemy powiedzieć, bo my naprawdę nie istniejemy bez naszych pacjentów. I naprawdę istniejemy tylko i wyłącznie dla nich w tym momencie. Także wszystkie rozwiązania, które stosujemy, one są po to, żeby tych pacjentów jak najlepiej dopatrzyć, jak najlepiej się nimi opiekować. Po to tak ważnym elementem w pracy naszej firmy jest profilaktyka. I tutaj oczywiście są fajne komentarze. Ja się cieszę, że to tak na wesoło, ale niestety nowotwory, szczególnie piersi, jak i szyjki macicy, zabijają ogromne rzesze Polek w tej chwili. To wstyd, żebyśmy w naszym kraju mieli tak wiele kobiet, które umierają na tak proste do wyleczenia czy zdiagnozowania nowotwory. Dlatego kilka lat temu, kiedy podjęliśmy działania profilaktyczne, powiedzieliśmy, że nasze wszystkie miejsca, w których świadczymy opiekę, będą miały najlepsze wskaźniki w kraju. Pracujemy nie tylko, że tak powiem, z naszymi polskimi ośrodkami, bo przykro mi, ale nie mamy się za bardzo na kim sterować w tej chwili. Pracujemy z ośrodkiem z Osteros, czyli największym ośrodkiem profilaktyki w Szwecji. I w tej chwili na tych 15 gmin, które prowadzimy opiekę, wszystkie mają najwyższe wskaźniki w kraju. Gmina Strachówka to jest na drugim miejscu w Polsce, jeśli chodzi o wskaźniki wykonania badań profilaktycznych. I to jest naprawdę, przekłada się na konkretną sytuację. Na ileś osób, które mają swoje mamy dłużej, które babcie znają dłużej itd., itd. To wszystko jest życie w tym momencie. My naprawdę pracujemy w bardzo trudnym otoczeniu, ale to daje dużą satysfakcję. I tak naprawdę przykro nam jest czasami słuchać o tym, że służba powinna być taka czy taka. Czy powinna być prywatna, albo państwowa w tym momencie. To tak jak ja powiem w tej chwili dowcipnie, tak jak powiedział Pawlak. Ludzie nie dzielą się na białych i czarnych, tylko na mądrych i głupich. I tutaj trzeba tą sytuację mieć po prostu, że każde działanie powinno mieć jakiś cel i każde działanie powinno być zrobione tak, żeby przynieść pożytek społecznej, lokalnej społeczności. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli dobrego zespołu. Dlatego też wszystkich pracowników, których przyjmujemy tutaj, przyjmujemy z otwartymi rękami i oni będą naszymi tutaj heroldami, którzy będą mówić o tym, jak ma pracować firma. Dziękuję serdecznie, panie wójcie, bo gdybyśmy mieli takich samorządowców jak pan wszędzie, to myślę, że naprawdę Polska by się rozwijała 4 razy szybciej. Miejmy taką nadzieję. Panie wójcie, jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Dla mnie prezent to stoi tutaj. To jest najważniejszy prezent. To jest tylko pamiątka o tym prezencie. Księdza kanonika Arkadiusza zapraszamy za to, że za chwilę poświęci bez Bożej pomocy nic się nie da. Dziękuję bardzo. Księdza proboszcza, poproszę. Za życzliwość, za to, że ksiądz się tutaj nad nami modlił, że się wszystko udało w tym. Ksiądz też pełni dużą rolę. Tutaj zambony grzmiał, żeby również panie badały się, że to jest ważne dla ich zdrowia i życia. Rozdrożenia nie będzie. Pana Grzegorza Żuka zapraszam. I pana Michała Stanisławowskiego. Jest pan Michał Stanisławowski? Ja biorę. Grzegorz, dziękuję bardzo. Ja ogólnie, panie i panowie, dużo o Piotrze jest mówione, ale on jest faktycznie młody, z energią, także jest to nabytek tutaj dla Strachówki, szczególnie dla mieszkańców, bardzo ważny, bo wiele robisz i czynisz. Ja muszę powiedzieć tak, że my wszyscy jako społeczeństwo boimy się niepublicznych zakładów zdrowotnych czy niepublicznych przychodni, a tak jak tutaj pan prezes mówił, ja również. Tylko że wcześniej, bo teraz tylko ustawa weszła i ze znaną postacią w Wyszkowie i wtedy był dyrektorem Antoni Niemczyk. Też robiłem rewolucję w swojej gminie, żeby zlikwidować przychodnie zdrowia i żeby powstała niepubliczna przychodnia. Ja muszę powiedzieć tak, że też po remoncie tego ośrodka zdrowia każdy jeden lekarz, który wchodził, bo przyjmowaliśmy, tylko drzwi, otworzyliśmy drzwi i mówi, już pracuję. Ja mówię, dlaczego? No bo jest wesoło, widać, że tu jest radość w tym ośrodku.
Także naprawdę nie należy się bać prywatnych przychodni czy nawet i szpitali, bo to jest, uważam, i przyszłość, i nowoczesność, i wiele elementów na to się składa. Dlatego też ja jestem tutaj naprawdę pełen uznania, bo Piotr naprawdę on walczył o ten ośrodek zdrowia, żeby powstał, bo jeździł radnych, musiał przekonać, no i społeczność, żeby korzystała z takiego przybytku, jaki jest dzisiaj ten obiekt, który będzie na pewno służył dobrym celom. Bo tak naprawdę to my wszyscy, samorządowcy, jesteśmy odpowiedzialni również za zdrowie naszych mieszkańców. I wiele wysiłku wkładamy w to, żeby były i szpitale, żeby lepiej funkcjonowały, i przychodnie zdrowia, chociaż to nie zawsze się udaje, ale wiele musimy takiego zrozumienia również i dla szpitali, i dla lekarzy, bo to jest naprawdę bardzo ciężka, trudna praca, jest to służba drugiemu człowiekowi i wymaga wiele takich wewnętrznych, jakby powiedzieć, wyzwań po to, żeby każdy z nas był lepiej się czuł. I ja wierzę, że tutaj wejście do tego ośrodka zdrowia i ci, którzy będą wychodzić, będą od razu zdrowi. Tego z całego serca tutaj życzę zespołowi, bo ja widzę, że same panie tylko tutaj każdy. Tak, same panie. Zabrałem, dobrze. Dlatego też naprawdę tej wytrwałości życzę, bo to jest, tak jak mówię, jeszcze raz podkreślam, służba jest bardzo trudna i wierzę, że tutaj będzie to, co powiedział Piotr, że 75% przebadałeś mieszkańców, to naprawdę, to jest sukces ogromny. To jest taki, jak kiedyś ja referendum robiłem, żeby przejść do województwa warszawskiego, gdzie była również frekwencja była 85%. Ale to nie o tym, żebyśmy się zebrali, żeby podziwiać obiekt i dziękując tak Wójtowi, jak i firmie, która wybudowała, szczególnie personelowi życzymy tutaj samych owocnych zdarzeń, żeby jak najmniej było narzekań i każdy, żeby się radował, że może z takiego środka i z takiego personelu korzystać z radości. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a my chcieliśmy przekazać tutaj na ręce prezesa słodycze. Dla pana, żeby, dla pana. Tak, żeby zawsze z wdziękiem i z radością przyjmowali tutaj mieszkańców Krakowa. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. Należą Ci się ogromne gratulacje za tą determinację w osiąganiu celów. To kolejny Twój sukces. Ja pamiętam, jak bardzo przeżywałeś, gdy Rada Gminy zastanawiała się nad tym, czy ten ośrodek w tym miejscu ma powstać. Jak potrzebowałeś wsparcia, ale wtedy wokół Ciebie znaleźli się ludzie, którzy przekonali się, że warto to zrobić. Nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Życzę Ci, żeby ci ludzie wokół Ciebie byli cały czas i żeby wspierali Cię w kolejnych działaniach. Państwu tak naprawdę życzę jak najmniej pacjentów. Chory. I aby ten ośrodek służył jak najdłużej. U nas w gminie w Tłuszczu też toczy się ciągle dyskusja, czy powinien budynek być sprzedany, czy remontowany, czy ogłaszać przetarg. Ciągle są jakieś zapytania, natomiast najważniejsze tutaj trzeba pamiętać o tym, że najważniejszy tutaj jest pacjent, który musi mieć blisko do lekarza, szybko być przyjęty i w razie czego dalej pokierowany. Życzę sukcesów i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bo takie uczestnictwo nie byłoby możliwe, gdyby te panie nie zechciały, nie zgodziły się i nie przybyły. I bardzo chciałem podziękować personelowi, z którym tu współpracowaliśmy i razem udało się osiągnąć taki sukces. I władzą gminy, bo chcę powiedzieć, że dzięki panu Witowi, myślę, że więcej jak jedną minutę myśmy nie rozmawiali na początku i dogadaliśmy się w ciągu jednej minuty. Strony chciały coś razem zrobić. I naprawdę bardzo panu wójtowi, pani sekretarz i wicewójt bardzo bym chciał podziękować. Jest jeszcze jedna osoba, która nie wiem, czy do nas dotarła, taki można powiedzieć ojciec chrzestny,
całego pomysłu, czyli pan Bogdan Kowalczyk. Który jest w ogóle głównym pomysłodawcą i pochodzi tutaj z tych stron. Przez sentyment do tych stron namawiał nas jako zarząd spółki na działanie w tym obszarze. I dzięki panu Bogdanowi, jego takiej wytrwałości, mądremu pomysłowi, powoli to wszystko się udało zrobić i chciałem panu Bogdanowi bardzo podziękować. I dziękuję. To może ta konkurencja by się przydała. Nie? No tak. Cześć właśnie. Poproszę. Tak jest. Proszę, na parka. A gdzie tu kawałki się ciemy? O, tutaj jest. O, można dalej iść w tym kierunku. A, bo to dalej, do końca. Proszę. Z tej cóż? Nie wiem. Panie prezesie, jeszcze do pana tutaj ostatnie cięcie. Artur, proszę, tak. Polecek też tam. Procencik. No i to wstąpię. Ktoś musi. Serdecznie zapraszamy księży, aby poprowadzili modlitwę i pośrednictwo. Każdy, kto będzie wspólnotą doświadcza zbawienia Twojego, który żyjesz i kierujesz na wieki wieku. Tak, już ksiądz proboszcz. Proszę, proszę, pieniądze poszły na budowę tego budynku, ale mimo wszystko zaryzykowali i myślę, że to ryzyko im się po stokroć opłaci. Dlatego serdecznie chciałbym podziękować panu Pawłowi Żuk, prezesowi zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Spółka ZOO, za własną współpracę i inwestycje poczynione w tym polepszeniu opieki medycznej mieszkańców. Dziękuję wójt, radny oraz wszystkim mieszkańcom. Dla wiceprezesa pana Artura Kosarczyka. Jeszcze chciałem serdecznie podziękować również panu Michałowi Żuk za to, że cały czas tutaj nadzorował to wszystko, był praktycznie, nic bez jego wiedzy się nie obeszło, wszystko uzgadnialiśmy wspólnie, więc również dziękuję serdecznie panie Michale. Nie wiem, gdzie pan... Michał na zewnątrz. Ja tylko powiem, że pan Michał jest zawsze takim cichym bohaterem. To jest naprawdę człowiek, dzięki któremu spełnię do przodu. Współpraca się super wypowiada, więc dzięki serdecznie.